Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. A dziś Polska mówi, tak naprawdę gości w Białowieży u malarki Joanny Kossak. Witam cię serdecznie. Dzień dobry ci. Chciałem porozmawiać, Joanną, z tobą o twoim dzieciństwie. Kraków, urodzona w Krakowie. Obecnie od już chyba kilkunastu lat na stałe zamieszkała w Białowieży. Nie tęsknisz za Krakowem? Czy w Białowieży jestem 20 kilka lat, 92 rok, kiedy tutaj przyjechałam. Nie. Znaczy, mam serdecznych przyjaciół w Krakowie, mam ukochaną siostrę w Krakowie, ale w Krakowie byłam tylko raz na przestrzeni tych 20 kilku lat i to były 3 godziny, które tam musiałam załatwić jakieś sprawy prawne. Nie tęsknię za Krakowem, broń Boże. Są zupełnie dwa inne światy. Tak. Dzieciństwo. Jak wspominasz to dzieciństwo w tym dużej aglomeracji miejskiej? Myśmy mieli ten luksus, że Kossakówka położona jest w parku. Piękny park otoczony murem w większej części. Także ja miałam taką oazę, taki azyl. A że wychowała mnie Simona Kossak, czyli siostra mojej mamy, biolog. Także dla mnie dzieciństwo to było obserwacja całego życia mikroświata, makroświata właśnie w tym parku. Czyli ja pamiętam siebie siedzącą w jakichś wysokich trawach i oglądającą w ogóle tam biedronki, jakieś właśnie koniki, mrówki. Wyobrażałam sobie, że jestem jakimś gigantem, Gulliverem, a tam są lasy pode mną, coś. Dzieciństwo, to piękne dzieciństwo, to dobre, co pamiętam, to są właśnie albo chwile z Simoną i zwierzętarnią, która była w Kossakówce, bo było mnóstwo zwierząt normalnych, klasycznych, domowych, ale też mnóstwo zwierząt zdjętych gdzieś z ulicy z awariami skrzydeł. Różne to były zwierzaki. Miałam pod swoją pieczą patyczaki na przykład, to był mój obowiązek, żeby je dokarmić, żeby tam jajeczka pilnować, coś tam. Albo wyprawy z Simoną do ogrodu zoologicznego, bo był taki czas, że ona tam miała w ogóle staż. Albo do niej na Uniwersytet Jagielloński, na Wydział Biologii, gdzie była pracownia, gdzie były zwierzęta w klatkach. Mój świat to była Simona Kossak i świat przyrody w środku Krakowa, dzięki Bogu, że miałam ten park. Także to było moje dzieciństwo. Godziny spędzone ze zwierzętami i książki. Na którym etapie tego dzieciństwa zaczęła się pasja, miłość do malarstwa? To znaczy, no malarstwo to jest wielkie słowo. Ja po prostu rysowałam, uwielbiałam rysować. Uwielbiałam rysować zwierzęta, uwielbiałam w ogóle, dla mnie mistrzami to był Jan Marcin Szancer i potem pojawił się mój drugi mistrz, Grabiański. Kurczę, nie pamiętam imienia. Grabiańskiego, czyli ilustratorzy. I moim wielkim marzeniem było, bo potem się zaczęły pojawiać bajki jakieś. Ja byłam w świecie książek i przyrody. Jeśli pogoda nie pozwalała mi na siedzenie gdzieś w tych trawach, krzakach, to zamykałam się w świecie książek. I potem zaczęły się coraz gorsze ilustracje. I moim wielkim marzeniem było, Boże, ja bym to zilustrowała tak czy inaczej. Tam mi się bardzo podobały ilustracje w serii o Tomku, właśnie jakieś takie safari, coś, a tu Afryka, a tam Indianie i tak dalej. Czyli moim marzeniem było robić ilustracje książkowe, ale to jeszcze w takim bardzo wczesnym dzieciństwie, a potem sztuka, znaczy sztuka. Potem rysowanie i malowanie było dla mnie sposobem wyrzucenia traumy. Ja nie wiem, skąd się to we mnie wzięło, ale już nie pamiętam, w którym roku była katastrofa Amoco Cadiz. To był pierwszy tankowiec taki, który na Morzu Śródziemnym, czy na Adriatyku, właśnie nie pamiętam, ale w każdym razie ten rejon zatonął i zatruł koszmarne ilości przestrzeni. I ja jako dzieciak, ja miałam wtedy może 11 lat, 12, może 13, albo jeszcze mniej, no bo to
to były wczesne lata 70. Czyli jestem dzieckiem, które na wiadomość o katastrofie Amoco Cadiz i w perspektywach zobaczyłam zdjęcia gdzieś może w jakimś dzienniku telewizyjnym coś. Ja potem miesiącami rysowałam jakieś przerażające, potem dopiero lata później odkryłam, parę lat później odkryłam Beksińskiego w magazynie polskim, jakiś jego obraz i było, Boże, to jest mój człowiek. Czyli ja jako taki pyrtek 10-12-letni ja malowałam katastroficzne obrazy przedstawiające w ogóle jakieś zagłady kuli ziemskiej, jakieś wypalone ziemie po horyzont, jakieś szkielety pterodaktyli lecące. Jeszcze pamiętam, że do tego sobie puszczałam Tangerine Dream. I pamiętam, że katowałam jedną kasetkę jakąś taką z Tangerine Dream i do tej muzyki, mając lat 11-12, malowałam jakieś potworne, jakieś krzyże ze szkieletami po horyzont, jakieś właśnie szkielety upiorne latające, jakieś po prostu czarna ziemia, bo to była ropa i jakieś gnijące szkielety wielorybów. Także dla mnie rysowanie, malowanie to był sposób na wyrzucenie z siebie tych straszliwych emocji, które wtedy mną miotały. I tak naprawdę jak miałam lat, powiedzmy, konie oczywiście były moim marzeniem zawsze, ja już jak miałam 12 lat, to zaczęłam jeździć konno, sama sobie to wychodziłam, bo mama powiedziała, że w ogóle nie ma czasu na takie... Ale nie rysowałam ich, broń Boże, natomiast, no bo właśnie rysowałam te monstra wszystkie. I dla mnie było oczywiste, że pójdę do Liceum Sztuk Plastycznych, właśnie zafascynowana Beksińskim, zafascynowana Boschem, to było moje malarstwo. I dostałam się, ale się dostałam na rzeźby, w ogóle nie wiedziałam nawet, że się dostanę na rzeźby. Bo się nawet nie pofatygowałam, żeby sobie popatrzeć, zobaczyłam konserwacja, byłam przekonana, że konserwacja malarstwa, ale bardzo dobrze wyszło, że to była rzeźba, bo to zupełnie nowe medium, w którym się bardzo, bardzo je polubiłam. Ale do czego zmierzam? Konie i zwierzęta to pojawiły się dopiero właśnie w czasie tych wakacji, koniec 8 klasy, 3 miesiące wakacji, najdłuższe. I udało mi się dostać do stada ogierów w Klikowej, to jest tak, kiedyś coś takiego było pod Tarnowem. I to były moje pierwsze wakacje z końmi, w ogóle tam pracowałam normalnie, regularnie, jak inni masztalerze. I tam, ponieważ już wiedziałam, że się dostałam do Liceum Sztuk Plastycznych, a w szkole mi powiedzieli, proszę rysować, bo będzie przegląd prac powakacyjnych, więc ja sobie wziąłam szkicowniki, pastele, kredki, jakieś tam węgiel, coś. I zaczęłam szkicować wtedy po raz pierwszy w życiu w ogóle z natury, czyli w ogóle, że zwierzęta, czyli konie, ludzi, no bo masz talerze. I odkryłam cudowny świat, bo rzeczywiście to jest coś niesamowitego i to bym chciała powiedzieć każdemu, kto marzy o tym, żeby rysować czy malować, że naprawdę to nie jest kwestia kursów, wyższych studiów, po prostu... Powtarzanie, 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 dlatego że w ciągu dosłownie 3 tygodni można było zobaczyć, a ja nie miałam za dużo czasu na to, żeby szkicować, bo no przecież właśnie, była praca. Jeśli była praca, czyli... czy komuś to nie przeszkadzało, że... Nie, ja to robiłam oczywiście po swojej pracy, tak? Czyli po prostu ustawiałam się gdzieś z boczku, były sianokosy, czy była jazda, masztalerzy jechali, albo zaprzęgali konie, czy były zaprzęgi, czy była praca normalna w stajni. Wtedy, kiedy ja mogłam już swoje zrobiłam, brałam się za szkicowanie i naprawdę... Po prostu wierzcie mi Państwo, że jeżeli człowiek ma talent, ma iskierkę do tego, to jest kwestia 3 tygodni, 2 godziny dziennie, na przykład rysowania z natury, żeby nagle się zorientować, że ludzie przychodzą i mówią, Boże, to jest ten koń, a to jest ten masztalerz. I się okazało, że to potem to już było dosłownie kilka kresek i było wiadomo, że to jest ten człowiek albo to zwierzę. I to radość niesamowita, także ja miałam ogromne ilości prac, chyba ze 300 przez te wakacje właśnie. I tak odkryłam świat zwierząt, zaczęłam odchodzić od traumy, przeżywania tego Weltschmerz, tego bólu świata. I poszłam w to, co było piękne, czyste, czyli właśnie najpierw konie, a potem, kiedy nie mogłam do koni docierać, zaczęłam też do ogrodów zoologicznych właśnie. Skąd się bierze taki ból, trauma taka u dziewczyny 14-letniej?
Nawet mniej, mniej, bo to chyba 9 lat. No słuchajcie, no 73 rok, ja jestem 65, no a Moku Katis to był najpóźniej 76 rok, czyli 9 lat, tak? Nie mam pojęcia, ja mam jakąś taką teorię swoją, że my chyba z pewnymi rzeczami jednak przychodzimy na ten świat. Że wychowanie to jest jedna rzecz, jakieś uwrażliwienie przez najbliższe otoczenie lub zabicie tej wrażliwości, ale to jest pasja moja, to jest coś, co ja próbuję rozgryźć. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tej szkoły, do tego okresu szkolnego, bo wiem, że w pewnym momencie przerwała się twoja przygoda, miłość do rysowania, do rysunku. Tak, tak było. To znaczy, bardzo pięknie to się działo, tak powiedzmy, no właśnie pierwsza klasa. I jakoś pod koniec pierwszej klasy, czyli mówimy o sobie 16-letniej, przełom 16-17, kiedy pewna kobieta mi powiedziała, że to jest skandal, że tu jest tylu pięknych, zdolnych ludzi w tej szkole, którzy nie mają nazwiska i będą wspaniałe rzeczy malować, ale bez nazwiska nigdy w życiu nie zaistnieją. A ty, dziecko, sobie namalujesz byle co, podpiszesz kossak i to się sprzeda i to jest niesprawiedliwe. I to oczywiście na bardzo podatny grunt wpadło, no bo właśnie byłam empatką i taką właśnie, że ten... Czyli nazwisko... I zaraz potem ktoś jeszcze dołożył do tego, to jeszcze ktoś chyba z domu czy coś, kiedy ja taka szczęśliwa te szkice wakacyjne pokazywałam, no ale ty, dziecko, przecież ty i tak dziadka nie przeskoczysz, to po co ty to robisz? Nie wystarczy, już było trzech, po co czwarty, kossak. I to był koniec. Po prostu koniec, powiedziałam, nigdy więcej pędzla do ręki, absolutnie. Trafili na charakter mocny, na znaczy, bunt, myślę, że to jest ten moment, dokładnie okres burzy i naporu, po prostu, i to okazuje się, że jednym słowem można zniszczyć człowieka, wyłączyć. Także do wszystkich Państwa, którzy są pedagogami, nauczycielami, uważajcie bardzo na to, co mówicie. Do dzieci, do rodziców po prostu, że znowu mnie zawiodłeś, ty idioto i tak dalej, mogłeś lepiej, powinieneś być najlepszy i tak dalej. Są te różne takie kody, które potem człowiek dźwiga i często się ugina i nie daje rady. A w tamtym przypadku to powiedział, po prostu zadziałało, proszę bardzo. Nie, to nie. Jedna rzecz, która była dla mnie fantastyczna, ja w to uciekałam, to była rzeźba. I ja to uwielbiałam rzeczywiście i mogli mi naskoczyć, że tak powiem, bo nigdy kosak żaden w rzeźbie nie siedział. Ja oczywiście konie rzeźbiłam, no po co tam i odlewy tam i najpierw pasko rzeźba i potem. To przede wszystkim uwielbiałam to. Natomiast myślę, że byłam pierwszą osobą w historii szkoły, która miała dostateczny z malarstwa. Bo ludzie mieli tam dostateczny, no tam nie z matematyki, z jakichś przedmiotów normalnych, ale nie z kierunkowych. A to dlatego, że od tego momentu do zakończenia mojej edukacji w Liceum Sztuk Plastycznych, które uwielbiałam, bo to była wspaniała szkoła, do tej pory mamy piękne przyjaźnie stamtąd, wspaniały dyrektor był, 17 prac przez kolejne 3 lata. Bardzo dużo rysowałam idiotyzmów pod tytułem karykatury, dowcipy w stylu Mleczki, jakieś komiksy, takie rzeczy. Żaden się nie zachował, to wszystko zostało rozdrapane, bo to było dobre rzeczywiście. Czy już tamten okres to był ten okres, kiedy Simona się tobą opiekowała? Simona się opiekowała mną od dziecka, od niemowlęcia. Simona przejęła w ogóle rolę matki, ku radości mojej mamy, która mogła się realizować na wszystkie inne sposoby. Zresztą u nas w domu w ogóle jakby pokoleniowa taka trauma była, że no klasyczny dom do krakowski i jakikolwiek jeszcze z okresu przedwojennego, że się warstwa średnia dzieci wychowywała niańkami. Po prostu zimny wychów taki. I Simona postanowiła, po pierwsze moja mama właśnie uznawała ten model, a Simona z radością przejęła rolę opiekunki niani, co moja mama przyjęła z wielką ulgą i po prostu jakoś to naturalnie wyszło. I tu muszę powiedzieć, no miałam kolosalne szczęście, że to była Simona Kosa. Ponieważ myślę, że to ona dała mi narzędzia, ona mnie uwrażliwiła, ona mi... ja myślę, że ciągoty do zwierząt, do świata zwierzęcego, lasu, natury, przyrody, to ja z tym przyszłam już na świat, a ona dała mi narzędzia, i wprowadziła mnie w ten świat fizycznie. Czy w momencie, kiedy ty poddałaś się, jeśli tak mogę to nazwać, rysunkowi, pracy związanej z malarstwem, Simona próbowała ciebie zachęcić, nie wiem, wspierać, dopingować, żebyś jednak tego nie robiła? Powiedziała, że znaczy po prostu bardzo twarda była w tym. Jeszcze pamiętam 83 rok. Chyba, kiedy jeszcze jakieś konie jej dostarczałam, cała dumna i blada. I jak się dowiedziała, że
skończyłam z malowaniem, no to było, no tak. Znaczy, no dla mnie to był straszny ból, bo to był absolutny brak akceptacji tej właśnie decyzji. Zresztą potem już było generalnie odrzucenie przez Simonę cały czas, ponieważ ja... no troszkę chronologicznie, czyli tak, ja powiedzmy zrezygnowałam z malarstwa całkowicie, natomiast poszłam w grafikę reklamową. I akurat idiotyczne rysuneczki były, ja świetnie zarabiałam jako tam 16-latka, 17, no przesadziłam, 17 lat miałam, kiedy pierwsze pieniądze miałam, ponieważ zrobiłam serię naklejek do ogrodu zoologicznego w Krakowie, bo mieli jakieś kiepskie, ja się już wtedy z nimi przyjaźniłam, siedziałam tam godzinami, rysowałam, no i zrobiłam im, ta seria jest do tej pory i widzę, że już w ogóle nie mają nawet oryginału, bo to coraz bardziej jakieś, także dla mnie to jest największy, w ogóle jeszcze no powiedzmy parę lat temu jeszcze widziałam te naklejki. I w tym się zaczęłam realizować, czyli kretyńskie jakieś rysunki na opakowania z plasteliną, na jakieś bloki dla dzieci, no bo takie właśnie idiotyzmy się rysuje. I za to miałam bardzo dobrze płacone, co było wspaniałe, ponieważ od 16 roku życia byłam już na własnym rozrachunku. Czyli dostałam swoje mieszkanie, 16-latka, ale musiałam zapłacić za gaz, za prąd, za telefon, w związku z czym telefon straciłam już w pierwszym rzucie, bo w ogóle nie rozumiałam jakichś zależności, po prostu mi odebrali telefon. Znaczy, potem go odzyskałam oczywiście. Także nie było lekko, dlatego że ja w tym samym czasie, chodząc do szkoły dziennej, musiałam zarobić na siebie, na to, żeby się ubrać, nakarmić i zresztą ogromnie to, w sumie to bardzo dobrze, bo też mnie to bardzo wzmocniło. I stąd, powiedzmy, jakoś przemykałam się przez szkołę z radością, bo uwielbiałam liceum sztuk plastycznych. Na przeglądach prac pokazywałam wszystko to, co odrzucili moi koledzy ze wszystkich klas możliwych. Oczywiście nauczyciel prowadzący doskonale wiedział, co tu się wyprawia, ale lubił mnie, więc no dobra. No stąd ta truja była nieszczęsna. Natomiast w czwartej klasie, już na początku, kiedy się okazało, że już naprawdę sytuacja rodzinna była bardzo, bardzo kiepska wtedy i tu już nie było żartów, bo nie tylko na siebie musiałam zacząć zarabiać, po prostu doszłam, do porozumienia doszło z naszym wspaniałym dyrektorem ówczesnym, Janem Rzechakiem, że pójdę na tak zwany, taki w ogóle wyjątkowy tryb, czyli żeby móc zarabiać na siebie, to zrobię maturę eksternistycznie, ale będę przychodzić do szkoły na zajęcia kierunkowe i dyplom zrobię w piątej klasie, tak jak wszyscy. Niestety nie przewidziałam jednej rzeczy, że podpadnę tak zwanym służbom bezpieczeństwa, ale sobie można wyszukać w jak się nazywają nasze, w tych oficjalnych archiwach Instytutu... IPN? IPN-ie, tak. Ponieważ ja jeszcze dałam się porwać nurtowi podziemia, prawda, stan wojenny. No i co? Jest po prostu smarkata, która dysponuje świetnym mieszkaniem w centrum miasta, z piwnicą. Oczywiście wychowana tam na kibitkach, prawda, tu ci filomaci w moim wieku byli. No i udostępniłam nie tylko swoje mieszkanie, czyli piwnicę w ogóle na skład bibuły tak zwany, ale robiłam projekty graficzne do tej bibuły, czyli tam powiedzmy, nie wiem, już nie pamiętam, Cadmackiewicz. Ale nie podpisywałaś się, Kossak. Nie, broń Boże, oczywiście, no przecież to była konspira. No i teraz oczywiście z perspektywy lat to ja wiem, że konspirę to naprawdę w tym kraju to wiedział coś na ten temat Morawiecki i czapka z głowy. A nie grupka, prawda, konspiratorów, prawda, z Krakowa, bo potem się okazało, że tam jeszcze u nas była taka introligatorenka, czyli myśmy przycinali, prawda, bibułę i tak dalej, że 70% uczestników tych wszystkich działań było w służbach wiadomych i w związku z tym zupełnie tego nie przewidziałam, że w ramach podziękowania za taką działalność postanowiono mi utrzeć nosa przez eksternistyczną maturę, co wyszło w ogóle lata później już tutaj nawet w Białowieży. Ponieważ ja po prostu przyszłam na egzamin maturalny, obryta, obkuta i wyproszono mnie z sali, zanim w ogóle cokolwiek się zaczęło, ponieważ stwierdzono, że nie ma mnie na liście, że ja nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby brać w ogóle potwierdzenie, że ja tutaj jakieś papiery złożyłam. Potem przy następnym razie, zresztą odwrotnie było, za pierwszym razem było tak, że właśnie pan wypisywał tematy chyba polskiego i jak ktoś mnie złapał z tyłu za ramię, ja się odwróciłam i pan powiedział, proszę opuścić salę. Do widzenia, bez żadnej dyskusji. No i w tym momencie zawalił mi się grunt pod nogami, no bo następny raz jest za rok.
Już mi potem śpiewali piosenki znów, za rok matura, już słuchajcie. Na następnym roku się okazało, że właśnie nie ma mnie na liście, więc za trzecim razem to już miałam potwierdzenie złożenia papierów i tak dalej. I się okazało, że nie zdałam matematyki, mając 75% zaliczenia i w kuratorium powiedziano, ale ja się czułam wtedy moim ulubionym, zresztą no, zamek, tak? I w ogóle Kafka był moim herosem wtedy, siedziałam w tym po uszy. I dopiero za czwartym razem, czyli 4 lata, kiedy już nic nie umiałam, już po prostu się całkowicie poddałam, zdałam w ogóle jak po maśle. I w ogóle nie miałam pojęcia, co się działo. I dopiero lata później tutaj zajeżdża na Podcerkiew, Puszcza Białowieska, kawalkada bryczek białowieskich z jakimiś tam bardzo elegancko ubranymi głównie mężczyznami. Dobre zegarki na rękach i tak dalej, już tacy weseli bardzo i o, tu mieszka moja znajoma z Krakowa, Kosakówna, mówi jakiś człowiek, którego w ogóle ja nie rozpoznaję i do tej pory nie wiem, kto to był, ale no, musiałam go gdzieś tam w tych wszystkich zawirowaniach poznać i mówi, no ale to z matury to mi tam pani wybaczyła, co? No ale musieliśmy pani dać po nosie, bo Wojtka Szumowskiego, który był rok wyżej ode mnie, po prostu dano mu wilczy bilet i do widzenia było, tak? Natomiast mnie uznano, że właśnie maturką mnie tak przypiłują. I ja tego człowieka chciałam wyściskać. Ponieważ on wreszcie wyjaśnił, co się wydarzyło, bo ja naprawdę miałam jakiś taki mózgościsk. Także Simona mnie odrzuciła, Simona w ogóle nie przyjmowała żadnych takich do wiadomości, a poza tym ja nie miałam pojęcia, jakie jest tło, ja nie byłam w stanie wytłumaczyć. Ona po prostu uznała, że olałam sobie szkołę, poszłam w ślady matki, koniec, kropka, kreska, w ogóle już mnie skreśla. Dopóki nie zrobisz matury, nie pojawia się na dziedzińce, a kiedy w końcu już ją zrobiłam, to nie mogłam do niej przyjechać, dlatego że musiałam pracować. Ja już wtedy bardzo ostro pracowałam właśnie w tych różnych firmach reklamowych. Ten nowy rynek się pięknie rozwijał. Co drugi Polak miał firmę, jakąś hurtownię, coś tam. I to szło bardzo pięknie. Ale malowania nie było, no i dla Simony to już był w ogóle, no, trudno. Zmarnowała się dziewczyna, no. Wiem, że na dość długi okres, że tak powiem, zamknęłaś się z malowaniem, tak? Całkowicie i uznałam, że najwyższy czas, żeby z rodziny Kossaków wreszcie w naszej rodzinie, żeby się pojawiła prawdziwa matka. Bo z tym mieliśmy problem. Matki były fantastyczne, te, które wchodziły w rodziny, czyli te, które na przykład tam Wojciech, Jerzy i tak dalej, no Jerzy to już nie do końca, ale też w sumie, że powiedzmy matki przychodzące, natomiast kobiety urodzone w naszej rodzinie, no to tragedia. Jeżeli chodzi o macierzyństwa, nie macierzyństwa, to naprawdę kiepsko było z tym. I ja uznałam, że z całą zresztą, z głębokim przekonaniem i do tej pory tak uważam, że chcę stworzyć piękną, ciepłą, zdrową, serdeczną rodzinę, w której moje dzieci dostaną wszystko to, czego ja nie dostałam emocjonalnie. Tu nie chodzi o tam jakieś iPhony czy coś, tylko emocjonalnie. Wszystko to, czego ja nie dostałam od mojej matki, co częściowo dostałam od Simony i postanowiłam, że najwyższy czas, bo rzeczywiście mam poczucie, że nasza rodzina jest wyjątkowa, rzeczywiście, że stworzyć perfekcyjny model szczęśliwej matki, ponieważ... Udało się? Tak, medal sobie, medal, jestem niesamowicie szczęśliwa, dlatego że po pierwsze mam cudowną, wspaniałą córkę, która od 16 roku życia jest samosterowna, ale nie dlatego, że matka ją opuściła właśnie, tylko dlatego, że ja jej przede wszystkim od dziecka podawałam narzędzia, zawsze byłam obok, na przykład dzieci spały ze mną w sypialni. Po doświadczeniach w Kosakówce, gdzie ja miałam 7 pokoi, byłam oddalona od matki i powiedzmy, że przyśnił mi się jakiś horror i nikt do mnie nie docierał i ja tego do końca życia nie zapomnę, tych horrorów, to właśnie z tego powodu na przykład, jakie tam, żadne nianie, żadne nic, absolutnie dziecko ma być ze mną. Miałam ogromny luksus też związany z tym, że mój mąż fantastycznie zarabiał i dzięki temu ja mogłam być z dziećmi w domu. I mogłam, znaczy z córką przede wszystkim, bo to pierwsze 4 lata,
I ja miałam ten luksus, że byłam z dzieckiem cały czas, byłam niezwykle uważna, czujna, patrzyłam na to, co ona ogląda w telewizji, dawkowałam, pamiętałam wszystkie te przerażające baśnie, które mnie wyprowadzały z równowagi na 5 lat, byłam chora, bo jakieś prześladowały mnie horrory, czyli bardzo uważnie wprowadzałam moją córkę w życie, zaczynając oczywiście od jakiegoś Reksia, Krycika, spokojnie. Ale jak miała 12 lat, to zobaczyła już Mechaniczną Pomarańczę i zrozumiała. Ale to dlatego, że to dziecko już do tego czasu przeczytało całą klasykę polską literatury dziecięcej, na czele oczywiście nie z Gałczyńskim, tylko z Makuszyńskim na przykład, czy całą literaturę światową, włącznie tam z Narnią, nie wiem, z jakimiś tam, no wszystko, co było do przeczytania. Ale to było takie stopniowe. I poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Ja zawsze jej powtarzałam, słuchaj, będziesz chciała być fryzjerką? Nie ma sprawy, bądź szczęśliwą fryzjerką. Żeby po prostu wreszcie zlikwidować to brzemię nazwiska, że ty musisz się czymś wykazać. Bo pierwsze pytanie jest, a pani maluje, a pani pisze, a pani coś tam? Rodzina chyba była niezadowolona do końca, że Simona też miała taki okres w życiu, tak, na poczcie chyba pracowała. Tak, znaczy Simona była po prostu... znaczy, ja wiem, że była brzydkim kaczątkiem, teraz wszyscy wiemy, tak, kto się interesuje. Ale to była taka, no, ślepy zaułek ewolucyjny po prostu, rodzinny, w ogóle nie wypał. Także i ona, dla niej to była niesłychana trauma. I ona, Simona, do końca życia miała poczucie, że niezwykłej kontrolowania się i niezwykłą właśnie poczucie głębokiej satysfakcji, a widzicie, ja właśnie bardzo bym chciała tego nie robić. No teraz mam ten luksus, że właśnie dla mnie to nie ma znaczenia, że ja nad tym płynnie przeszłam. Dla Simony to była walka o uzyskanie należnej jej pozycji w tej rodzinie. Z perspektywy czasu, gdybyś mogła cofnąć czas, nie żałujesz tego, że przerwałaś swoją przygodę miłości do rysunku w młodym wieku? Nauczyłam się w tej chwili, że cokolwiek się wydarzyło w moim życiu miało bardzo głęboki sens. Czy najgorszego nawet. To jest tylko kwestia zastanowienia się, ale o co chodzi? Zamiast dać się spalić traumie, rozgoryczeniu, nie wiem, żalowi, nie byłoby mojej pięknej rodziny, nie byłabym w Białowieży, byłabym pewnie po Akademii Sztuk Pięknych i byłabym kolejną tam jakąś taką celebrytką z Krakowa, żeby nie powiedzieć z Krakówka. W każdym razie absolutnie nie, dlatego że po pierwsze dałam światu piękną, silną Idę, Matysek, moją córkę, która ma teraz 22 lata, a realizuje takie rzeczy, których ludzie zwykle, no tam dopiero koło 30. Robi przepiękne rzeczy, robi to, co kocha, uwielbia do mnie przyjeżdżać, uwielbia ze mną czas spędzać, równocześnie kula po świecie, czyli mamy wypuszczonego w świat pięknego człowieka, który całe pokolenia do przodu, jeśli zdecyduje się kiedykolwiek na dzieci, będą miały już ten pozytywny obieg energii, że koniec z traumą z matki na córkę, która trwa od zarania moich przodków do mnie, ale od mojego punktu już przez Idę, to ja nie wiem, na ile starczy tam linii genetycznej, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będą kolejne szczęśliwe rodziny z matkami, które będą szczęśliwe, zrealizowane, cokolwiek będą chciały w życiu robić. Także dla mnie to jest kolosalny sukces, a równocześnie też z drugiej strony, no, potem się pojawił mój syn, piękny, zdrowy, wspaniały mężczyzna, 10 punktów w skali Apgar, Simona, która mówi, to będzie geniusz, zobaczysz. I wreszcie męski tam potomek. I było pięknie, dopóki nie dostał szczepienia. W pół godziny później się skończyło to pięknie. O tym chciałbym porozmawiać w drugiej części naszej rozmowy, dobrze? Naturalnie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była Joanna Kossak, malarka z Białowieży. Bardzo dziękuję.